Cześć Wam wszystkim! Dzisiaj na moim kanale chciałam opowiedzieć Wam historię o tym, jak prawie zostałam stewardessą, więc jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam do oglądania dalej. A więc historia zaczyna się we wrześniu 2019 roku, kiedy byłam świeżo po maturze i tak naprawdę nie wiedziałam, co chcę robić ze swoim życiem dalej, w jakim kierunku chcę iść. I szukałam jakichś, siedziałam u siebie na łóżku, szukałam ogłoszeń o pracę. No i szukałam tych ogłoszeń o pracę u siebie, ale niestety nic ciekawego nie znalazłam. W tym czasie pracowałam jako kelnerka, ale ta praca, choć była przyjemna, nie była spełnieniem moich marzeń, ponieważ od zawsze chciałam być stewardessą i gdy już byłam po maturze, tak naprawdę nic mnie nie zatrzymywało, więc uznałam, że mogę spróbować, co mi szkodzi. Weszłam na stronę LOT-u, LOT, Polskie Linie Lotnicze LOT, po prostu, żeby zobaczyć z ciekawości, czy kogoś szukają. Szukałam każdej linii lotniczej tak naprawdę ogłoszeń, ale jakoś LOT zainteresował mnie bardziej. No i weszłam na stronę LOT-u, w zakładkę praca, chyba tak się nazywała, no szukaj pracy, coś w tym stylu. I okazało się, że potrzebują cabin crew, czyli potrzebują stewardów i stewardessy, ale z językiem chińskim, więc ja od razu... Z językiem chińskim może być ciężko, bo nie znam języka chińskiego, ale uznałam, dobra, wyślę CV i zobaczymy co po prostu się wydarzy z ciekawości. Tworzyłam to CV chyba z 2-3 godziny, jak nie dłużej, po prostu, żeby idealnie dopasować swoje CV do oferty, żeby mieć jak największe szanse. Oczywiście nie kłamałam w swoim CV, ale po prostu chciałam siebie przedstawić jak najlepszej strony, swoje umiejętności, swoje osiągnięcia dotychczasowe, których nie było dużo i tak dalej. No, ale stworzyłam CV, wysłałam CV i tak naprawdę nie spodziewałam się jakiejś szczególnej odpowiedzi, że odezwą się do mnie w ogóle, bo po prostu wiedziałam, że no nie umiem tego języka chińskiego i myślałam, że miałam nadzieję, że może mój angielski, a może mój taki leżący hiszpański załatwią sprawę. No i mijały dni i nawet już zdążyłam zapomnieć o tym, że wysłałam to CV. Przez 2-3 tygodnie później jedziemy z mamą samochodem do miasta i dzwoni do mnie pani. Ja odbieram telefon. Ja odbieram telefon i mówi, pani się przedstawia i mówi jakimś takim... językiem urzędowo, jakby coś chciała mi sprzedać, więc ja już tak mówię, o Boże, dobra, mów dalej. No i mówi i nagle słyszę LOT, cabin crew, ogłoszenie, bla 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 i już mi zaczyna się układać wszystko w głowie, że jednak pani nie chce mi czegoś sprzedać, tylko chce mnie może chce mnie sprzedać, że chce mnie za pracownicę, być może. No więc, oczywiście się cieszę i moja mama patrzy na mnie tak, bo nikomu wcześniej o tym nie powiedziałam, że wysłałam to zgłoszenie, po prostu chciałam uniknąć pytań, chciałam uniknąć wszystkich jakichś takich, wiecie, o, czy napisali, o, czy zadzwonili, po prostu chciałam, żeby to było coś dla mnie i jak się odezwą, to się odezwą, jak się nie odezwą, to się nie odezwą po prostu. Pani zaprosiła mnie na rekrutację, która miała się odbyć pod koniec października albo w środku października. No i zaprosiła mnie, oczywiście się zgodziłam. Rozłączyłam się i mama do mnie mówi, kto to był? No i ja jej opowiadam wszystko, no i była bardzo zaskoczona, no, ale też się cieszyła. Była zaskoczona, że jej w ogóle nie powiedziałam o tym, ale tak naprawdę nie powiedziałam nikomu, nawet mojej najlepszej przyjaciółce nie powiedziałam. Po prostu chciałam, żeby to była informacja tylko dla mnie. A i najważniejszą moją wizytą przed rekrutacją była pani, która robiła mi w tym czasie paznokcie, ponieważ moje paznokcie były wtedy bardzo długie. Jeżeli znajdę zdjęcie, nawet dłuższe niż te, co mam teraz, jeżeli znajdę zdjęcie, to Wam wyślę, pokażę to zdjęcie gdzieś tu albo tu. Były bardzo długie, dlatego musiałam je skrócić, żeby były bardzo schudne, czerwone, ewentualnie jakiś french, no ale chyba zrobiłam czerwone. Było bardzo ważne, bo naprawdę miałam długie paznokcie i wiedziałam, że z takimi paznokciami nie mam szans. Specjalnie na tą rozmowę o pracy kupiłam garsonkę, kupiłam takie ubranie, żeby jak najbardziej wyglądać już jak stewardessa, po prostu żeby się jak najbardziej do nich upodobnić. To było dla mnie bardzo ważne, żeby zrobić dobre wrażenie. No i przygotowywałam się też merytorycznie, szukałam dużo na internecie o locie. Wiadomo, że przed tym jak się idzie na jakąś rozmowę o pracę do jakiejś firmy, trzeba się dowiedzieć co nieco o tej firmie, żeby uniknąć na przykład jakichś ściszy, gdy pani spytacie, a co wiesz o naszej firmie, dlaczego akurat chcesz pracować w naszej firmie? To miałam takie pytanie, dlatego dobrze, że się przygotowałam. Cała moja przyszłość w tym miejscu, w którym byłam, stanęła pod znakiem zapytania, no bo jednak Warszawa To jest oddalone ode mnie miejsce dosyć sporo, bo aż chyba 500 km około, więc musiałam rzucić tutaj wszystko, rzucić studia, które już podjęłam. Podjęłam się studiów, no i musiałam wybrać albo to i na końcu po prostu wybrałam to, że wybrałam swoje marzenia, czyli zostanie stewardessą, bo uznałam, że studia mogę zrobić zawsze, studia mogę nawet zacząć sobie w Warszawie, gdy już będę miała pracę, a taka okazja nie przydarzy mi się zawsze, kiedy będę chciała, więc wszystko odłożyłam na, wszystkie plany, które miałam dotychczas, odłożyłam na dalszy plan i teraz najważniejsze było dla mnie to, gdzie teraz byłam, do czego właśnie zmierzałam, czyli zostanie stewardessą. No i pojechałyśmy z mamą do Warszawy, wynajęłyśmy hotel na ten czas, nadszedł mój wielki dzień, czyli dzień rekrutacji. Oczywiście przed dzień jeszcze w łóżku przeglądałam YouTube'a, najważniejsze rzeczy, które masz powiedzieć, czego masz nie powiedzieć, bo gdy ktoś ma doświadczenie, to jest, myślę, że prościej na rozmowie o pracy, ale gdy idziesz, jesteś świeżakiem, w ogóle pierwszy raz w takiej scenerii, jak rozmowa o pracy i tak dalej, to może być stresujące, dlatego warto się przygotować i warto wiedzieć, co mówić w takich sytuacjach, bo to naprawdę może pomóc i myślę, że mi dużo pomogło to, że właśnie się bardzo przygotowałam przed tą rozmową. No ale nie uprzedzając faktów, nadszedł mój wielki dzień, czyli dzień rekrutacji. Pamiętam ten dzień jak dziś, wstałam rano, zrobiłam makijaż, zjadłam chyba coś na śniadanie, ale nie dużo, bo nie mogłam nic przełknąć. I o dziwo nie stresowałam się mocno, wiedziałam, że pójdzie mi w porządku, bo stres mnie bardziej motywuje niż mnie paraliżuje, więc wiedziałam, że jak mam lekki stres, to będzie już tylko lepiej. Do miejsca docelowego akurat miałam chyba 10 minut drogi, ale wyjechałam z domu myślę, że około 50 minut wcześniej i na miejscu już byłam o godzinie chyba 40 minut przed rozpoczęciem szkolenia, także siedziałam, nikogo jeszcze nie było, ludzie wokół mnie chodzili, bo to było miejsce, gdzie ludzie pracowali, bo to jakimś biurowcu było i ludzie tam normalnie pracowali, sobie chodzili, brali sobie kawę, brali sobie ciastka, był tam taki szwedzki stół. Bufet, nie szwedzki stół, bufet chyba. No i tam sobie chodziła, ja siedzę, dzień dobry, takie byłam zakłopotana. No, ale uważam, że lepiej być wcześniej niż się spóźnić. Potem przyszedł 15 minut chyba przed rozpoczęciem szkolenia, przyszedł jeden chłopak, także trochę się rozluźniłam, pogadałam z nim, bardzo fajny. No i gdy nadszedł czas, godzina rekrutacji, pani do nas przyszła, zaprosiła nas do sali wszystkich, było sporo ludzi, chyba było... Nie wiem, to była naprawdę spora grupa ludzi. Zaprosiła nas pani do takiej sali, w której wyświetliło, że to był filmik propagandowy. Po prostu informacje o firmie, czym się zajmują, jakie mają samoloty we flocie swojej i tak dalej. No i nawet pani pytała jakieś tam pytania, a jeżeli ktoś wiedział, to tam mógł odpowiadać. Ja oczywiście nie wiedziałam wiele, bo dla mnie świat samolotu to też była nowość. Do tej pory jest nowość w sumie. No ale osoby niektóre interesują się na przykład samolotami, także odpowiadały tam na różne pytania, to myślę, że też mogli wtedy zaplusować. I pani przedstawiła nam plan, jak będzie wyglądała rekrutacja, więc najpierw było to spotkanie sali, potem drugim etapem była rozmowa po angielsku, trzecim etapem była rozmowa indywidualna, czyli taka normalna rozmowa o pracę, a trzecim etapem była praca w grupie, żeby po prostu dowiedzieć się, jak pracujemy w grupie, bo wiadomo, że praca stewarda czy stewardessy to jest praca w grupie. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś był... Nie możemy sobie pozwolić, jakbym już była jedną z nich. Ale nie mogą oni sobie pozwolić na to po prostu, żeby ktoś był indywidualistą za bardzo, tak? Bo to jest praca w grupie, no. Pierwszy mój etap poszedł mi w porządku, nie miałam żadnych problemów z językiem angielskim, też nie wymagali nie wiadomo jakiego angielskiego, po prostu oni wychodzą z założenia, że angielskiego jakiegoś pięknego, gramatycznego można się nauczyć, ważne jest po prostu, żeby się dogadać, więc dogadałam się, nie miałam żadnych problemów. Pamiętam, że tylko jedyna dziewczyna spośród wszystkich osób została właśnie oddelegowana do domu przez to właśnie, że nie umiała języka angielskiego. Chyba po prostu ją stres zjadł, nie mam pojęcia. No ale to był jedyny etap, na który można było odpaść. Drugim etapem była rozmowa o pracy po prostu. I oczywiście każda była indywidualna, dopiero ta trzecia, ostatnia była pracą w grupie. No, indywidualna rozmowa myślę, że też poszła mi w porządku. Tu już się bardziej stresowałam. Bardziej stresowałam się niż na rozmowie w języku angielskim, bo na rozmowie w języku angielskim po prostu rozmawialiśmy tak, jakbyśmy rozmawiali z kolegą, typu o, gdzie chcesz lecieć, jaka jest twoja marzona destynacja, więc nie było to dla mnie jakieś nie wiadomo jak stresujące. Bardziej była właśnie stresująca dla mnie rozmowa indywidualna, ale panie były bardzo miłe, wszyscy w ogóle byli bardzo, bardzo mili, nie czułam jakiejś takiej napiętej atmosfery. Pani też pytała, czy ja bym była w stanie przeprowadzić się do Warszawy, jeżeli uzyskałabym tą pracę, czy byłabym w stanie poświęcić swoje dotychczasowe cele i tak dalej. Ja oczywiście powiedziałam, że tak, bo już wcześniej ustaliłam sama ze sobą, z rodziną i tak dalej, że tak, że chciałabym, że nie jest to dla mnie problemem po prostu rzucić wszystko, gdzie tam mieszkałam prawie nad morzem i wjechać do centralnej Polski, do Warszawy. No, nie było to dla mnie problemem. Ostatnim etapem był etap trzeci, czyli praca w grupie i tam nie pamiętam dokładnie, jaką mieliśmy zadanie, ale po prostu byliśmy tak jakby radnymi miasta i mieliśmy dyskutować nad jakimiś zmianami w mieście i tak dalej, więc po prostu sprawdzali nasze umiejętności dogadywania się w grupie. Nikt nie mógł być za bardzo dominujący, ale też nie można było siedzieć cicho, trzeba było to jakoś wypośrodkować, bo na to przede wszystkim patrzyli. A co do tego języka chińskiego jeszcze wspomnę, bo zapomniałam o tym powiedzieć. Język chiński nie był wymagany, był mile widziany i jedna dziewczyna umiała właśnie porozumiewać się w języku chińskim, także ona po prostu miała większe szanse na to, że szybciej awansuje na te samoloty typu Dreamliner i tak dalej, żeby latać na dłuższe dystanse, zwłaszcza właśnie do Azji. No i po zakończonej rekrutacji wyszłam już z budynku i byłam w sumie chyba dobrej myśli. Pamiętam, że rozmawiałam potem z tatą przez Skype'a, nie, przez Messengera, Skype'a. No, rozmawiałam z tatą przez Messengera i mu powiedziałam, że ja jestem dobrej myśli. I on powiedział, że on też jest dobrej myśli, także czekałam na odpowiedź, czy tak, czy nie. I wróciłam do domu i na drugi dzień dostałam maila od pani, która zapraszała mnie na szkolenie z LOT-u. Także dostałam się i byłam tak szczęśliwa, po prostu czułam, że moje życie w końcu idzie w jakimś kierunku, w takim, jakim chciałabym, żeby szło. Czułam, że mogę góry przenosić. Oczywiście odpisałam, że tak, że pójdę, musiałam, i to był też intensywny czas dla mnie, bo musiałam załatwić masę dokumentów, musiałam załatwić zaświadczenia lekarskie, bardzo dużo rzeczy musiałam w tym czasie załatwić, ale to nie było dla mnie problemem, bo bardzo się cieszyłam i bardzo byłam podekscytowana tym wszystkim. Będę teraz rozwodzić się na temat szkolenia, jeżeli będziecie chcieli, kiedyś zrobię film na temat, jak wyglądało moje szkolenie. Powiem wam w skrócie, że było bardzo ciężkie. Szkolenie trwało 6 tygodni i było bardzo wymagające, bo ogrom wiedzy, który mieliśmy sobie przyswoić, był w tym tak krótkim czasie, to było wszystko tak bardzo intensywne, tak bardzo wyczerpujące, ale jednocześnie byłam tak szczęśliwa, nigdy nie byłam tak szczęśliwa chyba jak wtedy, bo czułam, że właśnie moje życie idzie w kierunku takim, jakbym chciałabym, żeby szło. Poznałam masę super ludzi, nasza grupa była po prostu najlepsza i do tej pory z niektórymi mam kontakt, także no. Ale, jak wszyscy wiemy, marzec 2020 roku nie był najlepszym miesiącem na świecie. Najlepszym rokiem na świecie w sumie po tym 2020. No, wróćmy do marca. Zdałam test, już jestem gotowa 13 marca, żeby podpisywać umowę, ale niestety przez to, że wybuchła pandemia, nie mogliśmy, po prostu dla naszego bezpieczeństwa nie podpisaliśmy umów i niestety nie dostałam stewardessą i wszystko, co do tej pory zrobiłam, poszło do lasu. I wszyscy oczywiście byliśmy załamani z tego powodu, że niestety nie podpiszemy kontraktów przez to, że jest pandemia, ale z drugiej strony też to rozumieliśmy, że nie ma co się wystawiać na takie zagrożenie. Więc no smutna, wróciłam do domu, bo uznałam, że wolę być u siebie w mniejszej miejscowości niż w wielkiej Warszawie, zwłaszcza, że panuje wirus. No, ale uznaję, że to była jedna z najlepszych rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała. Przede wszystkim nauczyła mnie wiele samodyscypliny, poznałam masę super ludzi. Ludzie na szkoleniu byli super, wszystko było naprawdę świetne i choć było intensywne, wymagające, to tak naprawdę wtedy czułam, że żyję, a lubię czuć, że żyję. Mam nadzieję, że będzie mi jeszcze dane kiedyś może być stewardessą, zobaczymy jak to będzie. No, więc tak wygląda moja historia o tym, jak prawie zostałam stewardessą. No niestety pandemia pokrzyżowała mi plany i myślę, że nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o ten zawód, ale zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Dziękuję za to, że oglądaliście ten film. Jeżeli byście chcieli, żebym nagrała część o tym, jak wyglądało szkolenie, opowiedzieć więcej, to napiszcie w komentarzach, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z całą moją przygodą, ze mną i tak dalej, również dodawacie w komentarzach, być może nagram film, a być może po prostu odpowiem wam pod waszymi komentarzami. Także zachęcam was wszystkich do lajkowania, do subskrybowania i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!